Cześć, witajcie na kanale Moim Zdaniem Kropka.pl. Zapraszam na nowego vloga. Dzisiaj mamy piątek, ja się już zgubiłam w tych dniach tygodnia. Jest już chyba drugi tydzień mojego chorowania, także w brzuchu jakaś masakra. Wczoraj byłam na wizycie u pani doktor. Proszę, wszyscy są w komplecie. Tutaj to jest właśnie szpital domowy, tak? Wszyscy chorzy. Zosia na antybiotykach, Krzysiek na antybiotykach, właśnie jemu się kończy dzisiaj L4. Ja wczoraj byłam na wizycie i dostałam tydzień i jeden dzień L4. Także jesteśmy wszyscy w domu. Tak. I teraz będziemy robić śniadanie i będziemy jechać z lekami. A tak wygląda nasz domowy szpital. To i tak nie są wszystkie leki, które bierzemy. Tu są moje, Krzyśka i Zosi. Jak słychać, moje gardło jeszcze nie domaga. Także tutaj już naszykowana porcja antybiotyku dla młodej. I jedziemy z tym tematem. A tu patelnia. No i zobaczcie, co nam się stało. Taki ból, ale jeszcze działa, więc używamy. Jeśli chodzi o muesli z Mixit, to chciałam jeszcze tylko dodać, bo tutaj prezentuję Wam tubę moich ulubionych, czyli miksu truskawkowego. Jeśli chodzi o te muesli, to możecie kupować gotowe mieszanki albo możecie skomponować własną. Także jeżeli macie problem ze znalezieniem ulubionego smaku, to na stronie Mixit możecie sami skomponować własną mieszankę, która przyjdzie do Was zapakowana w taką fajną tubę. Także to też jest super opcja, jeżeli na przykład lubicie jakieś składniki bardziej, a inne mniej, albo jeżeli jesteście na przykład na coś uczuleni, to można skomponować własną mieszankę. A teraz mamy wieczór, ja już jestem po kąpieli, staram się mówić trochę ciszej, bo młoda już śpi. I nie wiem jak dla Was, ale dla mnie wieczór to jest taki czas właśnie, kiedy, o ile nie montuję dla Was filmów, to mam czas dla siebie i mogę na przykład sobie pooglądać jakieś filmy, seriale i tak dalej. No i ja jestem takim małym podjadaczem i muszę coś mieć do jedzenia, jak oglądam filmy czy seriale. I może to być coś słodkiego, a może to być coś słonego. I w Mixit znajdziecie słodkie, ale też słone przekąski. Ja tutaj na przykład Wam pokazuję mieszankę orzechową. Są to pieczone orzechy z pieprzem i jest to taka mieszanka, która nawet ten smak dla mężczyzn będzie bardzo fajny, bo jest ostry. Ale są też inne fajne mieszanki. Na przykład ostatnio miałam okazję przetestować mieszankę wędzonych orzechów, także też jest bardzo, bardzo fajna. Są też sery liofilizowane, także jeżeli szukacie czegoś do chrupania na wieczór, to myślę, że też znajdziecie coś fajnego na stronie Mixitu. Także Mixit poleca się nie tylko na śniadanie, jako muesli do mleka czy do jogurtu, ale też na wieczór. Także zaglądajcie do opisu filmu na dole, bo tam znajdziecie link do strony Mixit, gdzie różne tego typu pyszności możecie znaleźć. Widziałam też, że Mixit wprowadził niedawno na przykład herbaty, także też jest to idealna propozycja na jesień. Ja jeszcze nie miałam okazji testować, ale może następnym razem spróbuję herbat od Mixit i opowiem Wam coś o nich więcej. A teraz już zabieram moje orzeszki i lecę się relaksować. Mamy ciemny jesienny poranek. Zapaliłam dużo światła w domu, żeby mnie było jakoś widać. Świecę się trochę, bo już mam peeling enzymatyczny na twarzy o poranku, potem będzie jeszcze maseczka i będę myć głowę i tak dalej, także po kolei pielęgnacja, najpierw potem włosy, a w międzyczasie robię śniadanie. Dzisiaj Zofia nas obudziła o 6 rano, wczoraj było fajnie, bo spała do 9, a dzisiaj o 6 pobudka, także kiepsko. No i robię na śniadanie jogurt z muesli, zaraz Wam pokażę, co będziemy jedli. Tak będzie wyglądało nasze śniadanie. Tutaj mamy już naszykowany jogurt. My najbardziej lubimy Danio. Wiem, ktoś z Was poprawiał mnie, że Danio to nie jogurt. Tak wiem, to jest serek homogenizowany. My lubimy. Każdy może zjeść z jakim jogurtem czy serkiem chce. A tutaj mam nowość od Mixit i będziemy to sobie dodawać. To jest jesienna nowość. Już Wam pokazuję, co to dokładnie jest. Nazywa się pięknie, bo złocista jesień. Jest to mieszanka, która zawiera m.in. suszone jabłka. Także nowa propozycja na jesień od Mixitu. I będziemy dzisiaj sobie takie jesienne śniadanie w ten ciemny jesienny poranek zajadać. I jak widzicie, mamy tutaj otręby, ziarna słonecznika, czekoladę, orzechy oraz właśnie suszone jabłka. Także bardzo zdrowo i taka jesienna propozycja od Mixitu. A oto dowód, jak pyszna jest mieszanka z Mixitu. Zofia właśnie przedkłada moje śniadanie nad swoje śniadanie.
I była przed chwilą awantura, że muszę dać spróbować tej mieszanki. I Zosiu, jak tam, dobre? Ty kłamczuszku. Po obiedzie należy mi się chwila wytchnienia z kawą. I do kawy oczywiście obowiązkowo musi wjechać coś słodkiego. Właśnie mam problem, żeby się zdecydować, czy wybieram czekoladę od Mixit, słony karmel z orzechami. Jest ona przepyszna i uwielbiam. To już jest moje, nie wiem, które opakowanie. I bardzo mnie kusi. Ale kuszą mnie też tutaj owoce i orzechy w czekoladzie. Są to owoce liofilizowane, tak jak tu widzicie na obrazku. I też są przepyszne. Już tu pół opakowania zniknęło. Właśnie się zastanawiam, co będzie lepsze do kawy. Myślę, że może zacznę od tych owoców, a potem najwyżej otworzę sobie tą czekoladę. Także jeżeli szukacie jakiejś przekąski do kawy, czy do zabrania do pracy, to ja gorąco Wam polecam właśnie te od Mixit, bo taką czekoladę na przykład możemy zabrać ze sobą do pracy i zjeść ją zamiast batonika. Jest naprawdę przepyszna, a jest też bardzo sycąca, bo ma tu właśnie prawdziwe, fajne orzechy. Natomiast jeśli chodzi o te owoce liofilizowane i orzechy w czekoladzie, to również są przepyszne. Możemy je zjeść w domu, możemy otworzyć na imprezie, ale możemy także poskubać z rodziną, dlatego że okazało się, że naszej Zosi również bardzo smakują. Także wczoraj zjadła kilka malin w czekoladzie, a teraz ja będę zajadać je do kawy. Także jeżeli chcecie kupić takie pyszności z Mixit, to zaglądajcie na dół do opisu filmu. Tam znajdziecie link do strony, gdzie możecie te pyszności kupić. Często, gdy polecam Wam jakieś produkty, to pytacie mnie, czy nie mam na nie kodu rabatowego. Wiem, że lubicie kody rabatowe. Ja też, jak kupuję rzeczy przez internet, to lubię kody rabatowe. I mam dla Was dobrą wiadomość. Razem z Mixit mamy dla Was kod rabatowy. Kod napiszę Wam tu na dole. To jest MZB7 i daje Wam on 7% zniżki na zakup w Mixit i jest ważny do końca października. Także kod MZB7, 7% zniżki do końca miesiąca, także łapcie kodzik, róbcie zapasy na jesień. Mam nadzieję, że kupicie sobie smaczne rzeczy. Ja też zaraz lecę robić kolejne zamówienie, dlatego że młodej tak posmakowały te owoce liofilizowane w czekoladzie, że po prostu muszę jej zamówić kolejne opakowanie, a myślę, że dla nas też jakieś jesienne musli lub herbaty jeszcze zamówię. Także życzę Wam smacznego i udanych zakupów z kodem MZB7. Dzisiaj mamy niedzielę. Ja wyglądam mało wyjściowo, ale wyszłam tylko na minutę z domu. Do apteki jadę. Jadę do apteki po kolejne plastry Aromactive dla młodej, bo już nam został tylko jeden. Jutro mamy wizytę u lekarza, ale musimy jakoś przeżyć. One rzeczywiście nam się fajnie sprawdzają. Wcześniej używaliśmy takiego olejku eterycznego, który pani doktor rok temu nam zaleciła, żeby dawać do kubka z wrzątkiem. No ale to pachnie tylko dopóki ten wrzątek jest ciepły, a potem już nie, a ten plaster Aromactive jednak pachnie trochę dłużej i trochę mniej intensywnie, bo ten kubek z wrzątkiem, jak wrzątek jest bardzo ciepły, no to pachnie bardzo intensywnie. No i co jeszcze będę kupować? I postaram się kupić katarek albo sopelek. Ja do tej pory mam przeciw i my używaliśmy gruszki, ale teraz ten katar jest tak intensywny, że po prostu nie dajemy rady. Pani doktor nam tylko poleciła, żeby nie odciągać więcej niż tam 3 razy na dobę, ale przed spaniem to jest ważne dla nas, żeby odciągnąć ten katar, dlatego że w momencie, kiedy Zosia się kładzie, to jest gorzej z tym katarem, bardziej ją zatyka. Wiadomo, jakby leżała wyżej, to było lepiej, ona jednak sobie na płasko, więc jest problem. I co jeszcze? Ma problem przy karmieniu piersią po prostu, bo ma problem, żeby oddychać, bo ją zatyka, bulgocze jej w tym nosie i tak dalej. No i ja jej próbuję odciągać gruszką ten katar i do tej pory tak robiliśmy, bo mamy gruszkę, ale ale teraz tą gruszką ciężko idzie i długo nam schodzi, ciężko idzie, więc chcę katarek albo sopelek, ale nie taki do odkurzacza, tylko taki
do ust, żeby pociągnąć, ale mam po prostu nadzieję, że to jakoś tak silniej i mocniej odciągnie niż ta gruszka, bo tą gruszką musimy na kilka razy, prawda, zassać, wyciągnąć, zassać, wyciągnąć, zassać, wyciągnąć. Poza tym nasza gruszka jest bardzo mała, ma bardzo małą końcówkę i tak jakby nie wypełnia całego nozdrza i ja muszę gdzieś tam manewrować tą końcówką i wydaje mi się, że to jest mało bezpieczne. Także chciałabym coś, co będzie miało większą końcówkę i że jak przyłożę do nosa, to że nie będę musiała tego wkładać zbyt głęboko, tylko że przyłożę i już będę mogła odciągać ten katar. No zobaczymy, co mi się uda kupić. Ja wiem, wszyscy polecają, żeby w ten sprzęt wyposażyć się wcześniej. No a ja teraz w niedzielę jadę do całodobowej apteki. Zobaczymy, co mi się tam uda kupić. No i zaraz wracam do domu, bo ja też się czuję niewyraźnie. Dalej mnie boli gardło, dalej mam katar, swędzą mnie uszy, tak wiecie, w środku między gardłem a uchem. To jest bardzo nieprzyjemne i mnie tak się dzieje zazwyczaj, jak się zbliża zapalenie ucha środkowego, także bardzo kiepsko. No, a jutro Zosia ma kontrolę u pani doktor, także zobaczymy. Ja od piątku jestem na L4 przez kolejny tydzień. Także do połowy października będę na L4, rewelacja, po prostu to już jest trzeci tydzień mojej choroby i to się tak ciągnie, ciągnie, kisi i skończyć nie może, zobaczymy. Chciałabym już w końcu być zdrowa. Nawet muszę powiedzieć, że był całkiem spory wybór w tej aptece. Wzięłam ostatecznie sopelek 2. Co prawda zastanawiałam się, bo był i sopelek tak jakby jeden, tak? I taki w pomarańczowym opakowaniu i ten sopelek 2. I były praktycznie w tej samej cenie, bo chyba po 21-22 zł. I były katarki. Jakiś jeden mały katarek, ale wyglądał jak tylko taki do odkurzacza, tak przynajmniej pisało na nim. I jakiś jeden taki bardzo duży zestaw katarka, pani mówiła, że za chyba ponad 100 zł. Jakoś tak, nie wiem, masakra jakaś. Ale pani mówiła, że najczęściej ludzie biorą te pomarańczowe sopelki, czyli ten sopelek 1. Nie do końca wiem, czym one się różnią, ale wzięłam ten sopelek 2. Tutaj jest napisane, że jest 10 filtrów w zestawie, a na tym sopelku zwykłym było napisane tylko, że jest jeden filtr i 3 jednorazowe końcówki. A tutaj podobno te końcówki można myć, także zobaczymy, jak nam pójdzie. Nie jest do odkurzacza, bo ja nie chciałam do odkurzacza, także jedziemy testować. Jeżeli macie jakieś sprawdzone, to dajcie znać. Ja kiedyś czytałam o tych aspiratorach do nosa u pana tabletki, całe zestawienie i przyznam, że był taki jeden aspirator, który mi się podobał, który tam miał najwyższe oceny, ale taki manualny do ust kosztował ponad 50 zł, a z tej samej serii, bo to był taka z misiem, a z tej samej firmy automatyczny, taki, który sam odciąga, kosztował 500 zł, także masakra po prostu ceny, obłęd. Ale zobaczymy, jak nam pójdzie z tym. Tak jak mówię, nie chciałam do odkurzacza, bo Zosia generalnie boi się odkurzacza, poza tym ja uważam, że to jest trochę niehigieniczne, więc nie, więc wystarczy, że ona jest niezadowolona z faktu odciągania czegokolwiek z nosa, a nie chce jej stresować dodatkowo jeszcze odkurzaczem. Krzysiek właśnie wrócił do domu i odebrał z paczkomatu paczkę dla Zosi, także już Wam pokazuję, co jej zamówiłam. Dodam, że głównie całe dwie są tu zabawki na ten chorobowy czas. Karton trochę rozklekotany, ale duży plus, że paczka przyszła już dzisiaj, ponieważ ja to zamawiałam wczoraj. Bardzo lubię na Allegro to, że paczki docierają bardzo szybko. W ogóle w zakupach przez internet bardzo to lubię. A była taka opcja, że jak zamówię do godziny 11, to paczka będzie następnego dnia. Także już odwijam z tej folii i Wam pokażę dokładnie, co tam jest. Są to rzeczy, o których słyszałam dużo pozytywnych opinii. O tym Magnetic Book to słyszałam jeszcze zanim się Zosia urodziła, jak byłam w ciąży. Na dobrych listkach było to często polecane. Często jest to też chwalone jako taka zabawka na przykład na podróż, ponieważ jest to zabawka, która nie brudzi. Jest to wymieniane zawsze zaraz obok kolorowanek tych wodnych. Także mamy kolorowankę wodną, a teraz ten Magnetic Book. Ja wybrałam z Żano, ale są też jakieś tańsze odpowiedniki, takie na przykład za pół ceny, bo to niestety jest drogie i kosztowało 89 zł i chyba prawie wszędzie jest w tej samej cenie, ciężko znaleźć to taniej. Są też tańsze odpowiedniki gdzieś po 40 zł, ale ja chciałam przetestować ten oryginał, może następnym razem kupię coś tańszego. Jest dużo wersji do wyboru tematycznych, ja na początek wybrałam zwierzątka. Wiek niby od 3 do 8, ale mam nadzieję, że Zosia już to ogarnie. No i z tego co
Ja się orientuję, to jest taka metalowa skrzynka, jest to dosyć ciężkie, także do samolotu chyba by się nie nadawało na podróż, raczej do auta ewentualnie. I tak jak tu widzicie na obrazku, to się otwiera. W środku są takie elementy magnetyczne i chyba obrazki i trzeba po prostu ułożyć to, co jest na obrazku, tak mi się wydaje. Nie wiem, jak się będziemy bawić, to może coś Wam więcej o tym opowiem, dajcie znać, czy znacie. O, tak to wygląda. Czy znacie i czy ewentualnie właśnie używacie tego, albo jakichś odpowiedników, albo czy macie porównanie. Czy warto płacić za oryginał tak dużo? Także tak to wygląda, to są takie po prostu chyba magnetyczne puzzle. Są też, tak jak mówię, różne wersje, różne tematy dla dziewczynek i dla chłopców. Te zwierzątka są chyba takie bardziej uniwersalne i są też chyba różne stopnie trudności, że te elementy mogą być większe albo mniejsze. Kolejna rzecz to też coś, co kupiłam z polecenia, mam w internecie, czyli naklejki wielorazowe i jestem zdziwiona, jakie to jest duże, bo to jest ogromne. Tak jak na to patrzę, to jest chyba dwa razy format A4 albo coś takiego. Bardzo duże. Co ja tu widzę? 240 naklejek i 5 scenek tematycznych. I jak na razie mieliśmy normalne naklejki z Pepy, to Wam już kiedyś pokazywałam ze Smyka. Fajnie, no ale one się Zosi bardzo szybko niszczą, tam się same ze sobą sklejają i tak dalej, więc to jest zabawa na bardzo krótko. Także jestem ciekawa, jak będą się te sprawdzać. Też są różne wersje tematyczne, ja tu wybrałam taką przygodową. I co? I też niby od trzeciego roku życia. Muszę się streszczać, bo Zuśka już płacze, a ja tu jeszcze tylko jedną rzecz chciałam Wam pokazać, a mianowicie już nie zabawkę, ale butelkę termiczną. I szukałam czegoś takiego właśnie na zimę, żeby zabrać na przykład na wyjście, na spacer. Coś, co byłoby bidonem ze słomką, ale termicznym. Bardzo jestem ciekawa, jak nam się to sprawdzi. Nie mam zielonego pojęcia, nigdzie o tym nie słyszałam wcześniej od nikogo. Nie wiem, czy jest warte polecenia, ale tak Wam pokazuję, bo wpadło mi to w oko, jak zamawiałam właśnie te zabawki. Także jestem ciekawa. Nie było tanie, bo kosztowało 90 zł, ale mam nadzieję, że na chłodne dni nam się sprawdzi. Wersja kolorystyczna była różowa i niebieska. No i czas na pierwsze testy. I chyba się podoba. Zastanawiam się tylko, czy nam, czy Zosi się bardziej podoba. O, bardziej jabła. No, fajne. Podoba się Zosiula? Nie. A tacie się podoba taka zabawka? Bardzo. Tylko w większym tego chciał. Są chyba trudniejsze. Nie wiem, czy są większe. Chyba nie. Nie mogę jeździć, bo... Układasz, Zosia, tak? Aha, no i można jeszcze burzyć, jak się ułoży. Mama. Jakby się ktoś zastanawiał, to na lodówce też się trzyma. Tu jest przestępca, który to zrobił. A jeśli chodzi o tą butelkę, to otworzyłam. Doczytałam, że ma pojemność 250 ml. Kolor na żywo wygląda bardziej na brązowy niż na różowy. Zresztą widzicie tutaj na nagraniu. On mniej więcej tak wygląda na żywo. Ten dół jest bardziej różowy. Góra bardziej brązowa, no ale cóż, była jeszcze tylko niebieska do wyboru. Pozytywne zaskoczenie to dołączona w zestawie szczoteczka, także duży plus. Nie wiem, czy słomki się wymieniają, mam nadzieję, że tak. I nie ma takiego obciążnika jak Bibox, zaraz Wam to odkręcę. Po otworzeniu wygląda to w ten sposób, czyli jest zwykła słomka. No i dosyć mała pojemność w środku, bo 250 ml to nie jest dużo. Ciekawa jestem, czy da się zakręcić bez tych uszu, dlatego że no, w torbie może by się to łatwiej przechowywało, ale nie wiem, czy wtedy gwint dobrze złapie i nie będzie ciekło. Ale uszy są, żeby dzieciakowi się łatwiej trzymało, także tak. Musiałabym jeszcze sprawdzić, czy słomki są wymienne, ale wygląda na to, że tak, bo takie mocowanie tutaj jest jak w Biboxach i jak w Twist Shake'u, także myślę, że można dokupić słomki do tego również, także spoko, przepływ dosyć szeroki. No i fajnie, że jest ta szczoteczka, że ktoś pomyślał, żeby dało się to umyć. Mamy właśnie kolejny tydzień, ja właśnie wracam z młodą od doktora, jak słyszycie. Zosia nie lubi, jak auto stoi, a stoimy teraz na przejeździe kolejowym. No i pani doktor powiedziała, że
Mamy jeszcze dużo zalegającej wydzieliny, zmieniamy teraz syrop, już bez żadnych antybiotyków, tylko inhalacje, syrop na kaszel, odciąganie kataru, no i jeszcze tydzień w domu, pod koniec tygodnia mamy przyjść na kontrolę, także chyba w czwartek będziemy się wybierać na kontrolę do lekarza jeszcze z młodą. Ja mam L4 na siebie, w związku z tym nie potrzebuję L4 na Zosię. No i może w przyszłym tygodniu już Zosia wróci do żłobka, jest taka nadzieja, ale ten tydzień na pewno jeszcze nie, także ja za chwilę może będę dzwonić jeszcze do żłobka, żeby powiedzieć, czy cały tydzień nas nie będzie, bo na razie tylko odwoływałam chyba tam przez internet posiłki. No ale fajne jest też to właśnie, że na przykład mogę odwołać posiłki za te dni, co nas nie ma, to nie płacimy, a można na przykład, jak ktoś jest krócej, to zamówić sobie tylko śniadanie czy tylko obiad i wtedy płaci mniejszą stawkę za dany dzień. Tak było na przykład na adaptacji, że niby to były dni, kiedy byliśmy obecni, ale nie płaciliśmy całej stawki żywieniowej, tylko za te posiłki, które Zosia była obecna i które jadła faktycznie. Także to jest spoko. No, gadła się włączyła, także jeszcze cały tydzień będziemy walczyć. Zgłosiłam też, że po tym drugim antybiotyku, czyli po Amotaxie, była biegunka. Jeśli chodzi o wymaz z gardła, to tak, zrobiłam Zosię wymaz z gardła, bo parę osób pisało mi na ten temat w komentarzach pod poprzednim filmem, więc wymaz zrobiłam, ale dopiero w momencie, kiedy zmienialiśmy antybiotyk. Dlaczego nie wcześniej? Po pierwsze dlatego, że szef bez butów chodzi, a po drugie dlatego, że lekarz zdecydował o podaniu antybiotyku. Nie dał skierowania na wymaz, nawet nie zlecił, nie zasugerował czegoś takiego, a chcieliśmy dziecko szybko postawić na nogi, szybko mu ulżyć. Wiedzieliśmy, że oboje też chorowaliśmy i chorujemy. I to była decyzja lekarza i ja, jak jadę z chorym dzieckiem na świąteczną pomoc lekarską, to nie będę się kłócić z lekarzem na zasadzie, że nie chcę antybiotyku, tym bardziej, że ja brałam antybiotyk, już drugi, więc lekarz też tym się zasugerował, że dziecko się mogło od nas zarazić. No i tak to wygląda. Jakby to powiedzieć, antybiotyki wypisują lekarze, w związku z tym myślę, że wiedzą, co robią. No. Także jeżeli była jakaś infekcja bakteryjna, to jej już nie ma, ale został nam katar i kaszel, więc musimy się tego pozbyć. A dlaczego w Polsce daje się najpierw antybiotyki, a nie robi wymazy z gardła, nosa i tak dalej? Zgadzam się z komentarzem, który dostałam, że taka sytuacja byłaby idealna, że najpierw zrobić badania, a potem dawać antybiotyk, który zadziała na dane drobnoustroje, ale niestety, ponieważ na wynik wymazów, na wynik badań bakteriologicznych czeka się długo, bo zazwyczaj jest to 3 do 7 dni, no to trudno trzymać chorego bez pomocy. I dlatego lekarze dają antybiotyki, zanim zrobią badania. Dlatego, że trudno byłoby komuś powiedzieć, że to teraz pan poczeka tydzień z tą chorobą, a my tu zrobimy wymaz. Badania bakteriologiczne można pobrać przed zastosowaniem antybiotyku, wdrożyć potem jakiś antybiotyk i ewentualnie później go zmieniać, jeżeli jest nietrafiony. Natomiast no, w Polsce niestety to kuleje. A ja przyznam, szewc bez butów chodzi, sama też dopiero chyba w zeszły czwartek, czyli po 4-5 dniach chorowania Zosi zrobiłam wymaz. No i nic tam nie wyrosło. Widocznie, jeżeli coś było, to antybiotyki zadziałały. Jeżeli nic nie było, to były nietrafione. A może coś było. Nie wiem, miała podejrzenie anginy. Pani doktor, która ją pierwsza oglądała, widziała jakieś ropne nacieki na migdałach. Natomiast jedyne co, to myśmy samowolnie odstawili antybiotyk, co dzisiaj mam poniedziałek, to w sobotę odstawiliśmy Zosię antybiotyk, dlatego że dostała po nim biegunki i stwierdziliśmy, że biegunka jest bardziej niebezpieczna niż ten antybiotyk, a nie widzieliśmy jakiejś spektakularnej poprawy po tym antybiotyku. No i w sumie pani doktor mnie nie skrytykowała jakoś za to odstawienie tego antybiotyku, także spoko. Rzeczywiście odnotowała sobie tą biegunkę i powiedziała, że no nie jest to najlepszy objaw, że może tak być, że to jest jakaś reakcja alergiczna na ten antybiotyk, który Zosia dostała. Może to być spowodowane tym, że był to już drugi antybiotyk, dużo tych leków i tak dalej, i że po prostu no, organizm już miał dość i tak się zaczął bronić. No niemniej jednak nie jest to dobra informacja i następnym razem trzeba będzie ewentualnie temat obserwować.
spać, bo biegunka u tak małego dziecka nie jest za dobra. Nie jest za dobra, ja tak powiedziałam. Jest bardziej niebezpieczna niż u dorosłego. No, w każdym razie udało nam się opanować biegunkę, odstawiliśmy leki, a teraz musimy się pozbyć kataru i kaszlu, a jak widzicie, ja też okazem zdrowia nie jestem. Wczoraj mi się znowu pogorszyło. Dzisiaj w sumie żyję tylko dzięki APAP-owi. Mam strasznie zwalony nos, idzie mi to do gardła, idzie mi to na uszy, uszy mnie swędzą, także bardzo się to długo ciągnie, jestem już chora trzeci tydzień, także zajebiście. Dzień dobry kochani, witam was środowo. Ja odrobinę lepiej się czuję, więc jestem w stanie coś nagrać. Mam wrażenie, że w ogóle ostatnio nagrywam tylko poranki i śniadania, ale takie życie. Witamy się z wami tutaj z Zosią. Jest z nami już troszkę lepiej, ale Zosia jeszcze chyba w tym tygodniu nie pójdzie do żłobka. Zobaczymy, jak to będzie. Jutro mamy kontrolę u pani doktor Zosią, tak? Znaczy Zosia ma kontrolę. I zobaczymy, czy w piątek pójdzie do żłobka, czy dopiero w przyszłym tygodniu, także zobaczymy, jak to będzie. Ja bym wolała, żeby w piątek na krócej poszła, bo jak pójdzie w przyszłym tygodniu, to będzie musiała już iść na cały dzień. No a to, co widzicie na twarzy, te ślady wojenne, to zdarzenie wczoraj przed kąpielą z wanną. Zosia tak bardzo chciała się kąpać, że uderzyła w wannę. Na szczęście brzegi są opływowe, ale podbiła sobie oko bidulka. No, a tu proszę, prezentacja włoski coraz dłuższe, ale jeszcze jest ciężko je spiąć. Ja próbowałam jakąś spineczką, gumeczką, ale to więcej włosów wyrwałam niż spięłam. Dajcie znać, jak spinacie włosy takim maluchom, bo spinka, którą ja kupiłam w smyku, wyrywa włosy. My już po śniadaniu, a jeszcze chciałam wam dwa słowa opowiedzieć o tym sopelku, bo nagrywałam wam moment, kiedy go kupiłam, a już jesteśmy po kilku dniach używania, bo dzisiaj jest środa, używamy go od niedzieli i naprawdę jestem bardzo zadowolona. Pierwsze użycie to było w ogóle takie wow, jak to super odciąga i że jest dużo lepiej niż z gruszką. Tak, Zosiu, chciałabyś coś dodać? Jak wrażenia z odciągania? Może być? Jeśli chodzi o odciąganie, to Zosia nie jest fanem. Pierwsze odciąganie przeszło spoko, bo ona nie wiedziała, czego się spodziewać. Od kolejnych odciągań już trochę się broni i nie chce, żeby mieć to wkładanie do nosa, więc najwygodniej nam jest to robić w dwie osoby. Natomiast muszę powiedzieć, że naprawdę robi to robotę i odciągamy głównie przed spaniem. Dwa razy chyba odciągaliśmy przed drzemką, a tak to odciągamy przed nocnym spaniem i naprawdę jest różnica. Dziecko może spokojnie zjeść cycka i potem spokojnie spać. Do tego używamy też plasterka Aromactive, więc to połączenie nam się sprawdza. No i na przykład wczoraj już przez pół dnia Zosia w ogóle nie miała kataru, tylko po południu jej się troszkę puścił. Jeśli chodzi o to urządzenie, to jest bardzo prosta konstrukcja i ja w ogóle jestem zaskoczona, bo doczytałam się tu, że jest to firma z Katowic. Jeśli chodzi o to też, jak odciągać, to poczytałam sobie u pana tabletki, że najpierw należy nos nawilżyć i po zabiegu też. I można to zrobić albo za pomocą soli morskiej, albo za pomocą wody morskiej i mamy taką w sprayu, więc tego używam, albo na przykład nawilżyć nos poprzez nebulizację, także żeby tak jakby zawartość tego nosa, którą chcemy odciągać, troszkę rozrzedzić, żeby odciąganie było łatwiejsze. I bardzo ważne też jest, aby w trakcie odciągania dziecko miało otwartą buzię, aby wyrównać ciśnienie i nie uszkodzić błony bębenkowej. A jeśli chodzi o zawartość tego pudełeczka, to prezentuje się ona tak. Tutaj było 10 takich jednorazowych wymiennych filtrów. Tu widzicie, już mamy połowę zużytą. Te filtry umieszczamy w tym miejscu i całość składamy. Tak to się wkłada jedno w drugie, tutaj nic nie ma, to jest puste. Czyli tutaj pomiędzy idzie filtr. To wkładamy jedno w drugie, tu mamy wężyk i ustnik, no i po prostu wkładamy końcówkę dziecku do nosa, tutaj łapiemy ustami i zasysamy, proste. Jak dla mnie ten wężyk mógłby być troszkę dłuższy, jeśli chodzi o to, bo ja się zastanawiałam, czy wziąć sopelek taki w pomarańczowym opakowaniu, czy ten sopelek 2, to ten sopelek 1 podobno te końcówki miał chyba 3 wymienne, ale to można umyć. Natomiast jeśli chodzi o te filtry, to mają tylko jeden, a te filtry są jednorazowe. Do filmu dołączyła Pepa. Zosia bardzo lubi ten zestaw z TK Maxa i bardzo fajnie się tym bawi. Chyba będziemy kupować kolejne zestawy. A wracając do tego sopelka, to te filtry są jednorazowe. Wkładamy go tutaj i on zapobiega temu, żebyśmy się sami nie zaciągnęli tym katarem.
Tu jeszcze jest instrukcja. No i po prostu do tego filtra przyklejają się gluty, w związku z tym filtr jest zdecydowanie jednorazowy. Zastanawiam się, czy można sobie te filtry czymś zastąpić, nie wiem, wyciąć coś takiego z chusteczki higienicznej albo z płatka kosmetycznego, albo z kawałka waty. Nie wiem, dajcie znać, czy ktoś kombinował. Ja się zastanawiam, na przykład można by jeszcze tu te środki tej gąbki powycinać, no bo to jest po prostu gąbka, nic więcej, wycięta w kształt kółeczka. Także po prostu chodzi tutaj o zatkanie tej przerwy między pierwszą częścią rurki a drugą, żeby nie napić się glutów. Myślę, że bez filtra też to będzie działać, tylko wtedy jest szansa, że tutaj do rurki Wam się zaciągną śpiki i będzie to ciężko umyć, ewentualnie Wy się sami zaciągniecie. Tak jak mówię, wężyk mógł być trochę dłuższy, no i za dwa razy mi się zdarzyło, chyba że w trakcie odciągania mi to gdzieś wyskoczyło, bo ja to trzymałam ustami, Zosia się szarpała i tak dalej. Także no, konstrukcja może nie jest jakichś wysokich lotów, ale daje radę i spełnia swoje zadanie, także ja Wam mogę polecić, jak za te pieniądze 21 czy 22 zł to naprawdę spoko. Jeśli chodzi o te części, to wszystko też można dokupić, czyli można dokupić jednorazowe końcówki, na przykład jeżeli macie więcej dzieci, albo też jest zalecenie takie, że po chorobach zakaźnych należy taką końcówkę wymienić na nową. Oczywiście można ją umyć, można ją wyparzyć, ale myślę, że co jakiś czas też ją warto wymieniać. No i te filtry zapasowe też można dokupić. Myślę, że to nie jest drogie, jeszcze nie sprawdzałam, ale tak jak mówię, dajcie znać, czy ktoś kombinował na własną rękę tutaj jakoś przedzielanie tej przestrzeni. Może porzucicie mi jakieś ciekawe pomysły. No i tu jeszcze otworzyłam pudełko, już nic więcej nie ma, ale muszę powiedzieć, że fajny jest pomysł na taką plastikową kasetkę, bo między jedną chorobą a drugą można to spokojnie przechowywać i żadne części się nie pogubią. Na pewno jest to lepsze rozwiązanie niż jakieś kartonowe pudełeczko, które potem się rozwala. A jak już tak sobie siedzimy tu we dwie, to nagramy jeszcze zakończenie tego vloga, także mamy nadzieję, że Wam się miło oglądało tego vloga. Jeżeli tak, to dajcie łapki w górę, klikajcie guzik subskrybuj, zaglądajcie także na vloga Facebooka, Instagrama, a teraz zrobimy Wam z Zosią papa. Zosia, zrób papa. 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 Nie. Zosia się nie chce z Wami żegnać jeszcze. Papa. Papa zrób. Nie, no to nie będzie papa w takim razie.